Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony. Konrad Książak z kanału Konrad Książak, Giełda, Pieniądze i Inwestycje. Dzisiaj porozmawiamy o jednej spółce, która myślę, że jest bardzo znana wśród inwestorów indywidualnych. Mowa tutaj o spółce. XTB. Spółka XTB tak naprawdę od 2020 roku, czyli od czasów pandemii, mocno przyspieszyła, jeżeli chodzi o wyniki finansowe i te wyniki finansowe cały czas się trzymają. Ostatnio też pokazali wyniki za trzeci kwartał, co prawda szacunkowe wyniki, tylko że XTB pokazuje tak, tak dużo tych szacunkowych wyników, że tak naprawdę jakiekolwiek zmiany na kursie akcji to są bardziej właśnie szacunki niż sam raport. Biorąc pod uwagę spółkę XTB, myślę, że wiele osób kojarzy, czym się oni zajmują. Podejrzewam, że wielu z was ma też konta właśnie na, na XTB. Jest to broker, na którym można inwestować w różne instrumenty finansowe. Jeszcze kilka lat temu był to głównie broker CFD. W tym momencie coraz mocniej zmieniają się, dodają nowe funkcjonalności, coraz mocniej wchodzą w tego, na, to, na ten rynek klienta pasywnego. Dodają chociażby plany inwestycyjne, chociażby no wcześniej dali akcje łamkowe, teraz plany inwestycyjne, ostatnio też konto IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, więc tutaj mówimy o tym, że coraz mocniej się rozwijają i na przestrzeni ostatnich lat no trzeba przyznać, że dali mocno zarobić swoim inwestorom ze względu na to, że jeszcze 3 lata temu byli w okolicach 16-17 zł w tym momencie ponad 60 zł 7,6 miliarda złotych to jest wycena w tym momencie XTB, czyli mówimy o jednej z większych polskich spółek, no, która powoli, ale jednak ma chrapkę na, na indeks WIG20. 7,6 miliarda złotych kapitalizacji, więc można powiedzieć, że od takiej spółki już się wymaga, już się tak naprawdę dużo wymaga. To też jest spółka, która poprawia swoje wyniki finansowe. Nie jest jakoś zbyt mocno wyceniona, Zauważmy cenę do zysku 9, i też mówimy o tym, że jest to firma, która wypłaca dywidendę. I ten, ta dywidenda jest od wielu lat, biorąc pod uwagę XTB, od 2018 roku, znaczy za 2018, czyli od 2019 roku no tam jeszcze była zaliczka w 2018, od tego czasu bez przerwy tę dywidendę wypłacają, i ta dywidenda zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj jest coraz wyższa. Ona zależy od zysku netto, dlatego że w polityce dywidendowej XTB. Mamy taki zapis, że to będzie od 50 do 100% jednostkowego zysku netto. Z tym, że ten jednostkowy zysk netto prak praktycznie jest taki sam jak skonsolidowany. No, oczywiście, ze względu na to, że Xtap jest instytucją finansową, to tutaj też musi się dostosować do wytycznych KNF-u. Więc też pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że oni zawsze mogą wypłacić te 100% dywidendy, tylko to KNF też im w pewnym sensie reguluje, ile oni mogą wypłacić. No, ostatnio zazwyczaj było to 75% dywidendy, i teraz mniej więcej też. Myślę, że może to być właśnie te 75% dywidendy, jeżeli nic się tutaj nie wydarzy, ale tak naprawdę no, będziemy to wiedzieli dopiero na koniec, na koniec roku. No i biorąc pod uwagę XTB, jak mówiłem, oni pokazali te wyniki finansowe za trzeci kwartał, ale zanim do tych wyników finansowych sobie przejdziemy, bo je głównie chciałem omówić, właśnie te szacunkowe wyniki finansowe za, za, za trzeci kwartał, zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chciałem troszeczkę pomówić o tym, co się ostatnio działo w przypadku właśnie spółki. W przypadku właśnie spółki XTBA mieliśmy ostatnio kilka tych ciekawych, myślę, że informacji, chociażby na rynku niemieckim. Niemcy zmieniają przepisy dotyczące handlu kontraktami CFD i tutaj mówimy, że w 2020 roku przejęli taką ustawę podatkową, która ograniczała możliwość odliczenia strat z transakcji na cfd -kach. Do kwoty 20 tysięcy euro rocznie, i teraz się z tego wycofują. Nie, ma, nie dość, że się z tego wycofują, to jeszcze można się rozliczać wstecznie, czyli tak, jakby ta ustawa nigdy, nigdy nie, nie obowiązywała. Więc to jest oczywiście informacja pozytywna dla wszystkich brokerów, którzy są właśnie na rynku niemieckim, którzy też oczywiście oferują te instrumenty CFD. Jak duży dla XTB jest rynek niemiecki w tym momencie, jak ważny, ciężko tutaj powiedzieć. Oni nie podają takich danych, podają dane za całą. Europę Zachodnią, i chociażby patrząc na pierwsze półrocze, to w Europie Zachodniej zrobili no niecałe 200 milionów, gdzie, gdzie przychodów mieli praktycznie miliard, czyli można powiedzieć jedną piątą mniej więcej to jest Europa Zachodnia, no ale cała Europa Zachodnia, tak? Ile tam konkretnie to jest rynek niemiecki? No, ciężko tutaj jednoznacznie, jednoznacznie stwierdzić. Takimi danymi się akurat nie dzielą, chociaż na konferencji wynikowej, która była właśnie po tych wstępnych wynikach finansowych, mówili o tym, że coraz bardziej istotny dla nich jest ten rynek niemiecki. Nie ze względu na te zmiany podatkowe. Mówią, że te zmiany podatkowe tak naprawdę oni ich nie zauważyli jakoś mocno, to znaczy nie zauważyli, żeby ci klienci jakoś mocniej tutaj przychodzili, ale coraz mocniej stawiam na marketing, na reklamę właśnie na rynku niemieckim i rynek niemiecki docelowo ma być dosyć, dosyć istotnym rynkiem. No też pamiętajmy o tym, że trochę rynek hiszpańskim odszedł, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne, no bo przypomnę, że regulator hiszpański zakazał reklamy brokerom, którzy mają swoje ofercie CFD, czyli nie tylko nie możemy reklamować tych instrumentów CFD, ale jakikolwiek, jeżeli mamy instrumenty CFD w ofercie, czyli Lexpe no nie może nie może teraz się tam reklamować. Oni też na konferencji wynikowej właśnie mówili, że na ten moment nie widzą jakiegoś takiego e, mocnego załamania, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów w Hiszpanii, ale nie oszukujmy się, e, to te, ten spadek tam będzie postępował, dlatego też szukałem innych miejsc, innych, innych destynacji. No, Niemcy mogą być jedną z takich. Z takich interesujących miejsc, gdzie oni mogą w przyszłości się mocniej, mocniej rozwijać. Oczywiście rozwijają się też poza Europą, chociażby, chociażby w Indonezji. Tutaj mówią o tym, że w 2-3 lata chcą podwoić liczbę inwestorów korzystających z ich. Ich usług, no i w tym momencie walczą o Niemcy, Francję, ale też o kraje właśnie z innych części świata, czyli chociażby Indonezja, do której liczą na to, że wejdą w pierwszym kwartale 2025 roku. Przypomnę, Indonezja to jest no 270 milionów osób, no z tym, że PKP per capita tam jest kilka razy niższy niż w Polsce, o tym też trzeba pamiętać. Później też jest Brazylia, ale Brazylia to raczej końcówka 2025 roku, no tam jest 200 milionów osób, 220 czy 212 milionów osób. PKB jest no, prawie dwa razy wyższe niż w Indonezji, ale wciąż kilka razy niższe niż w Polsce. Więc łącznie te rynki dadzą około 500 milionów potencjalnych klientów, ale no, klientów biedniejszych. No, tak, to trzeba, tak to trzeba określić, chociaż oczywiście kierunki rozwoju naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, bardzo interesujące. No, oprócz tego, też jeżeli chodzi o samą spółkę XTB. Mieliśmy do czynienia z takimi no, lekkimi, nawet wystrzałami przez, przez chwilę, ale to ze względu na różne informacje, mieliśmy m.in. taką rekomendację mocną Trigon XTB8560, rekomendacja: kupuj właśnie ze względu na to, co się dzieje w, w Niemczech. Nowe przepisy będą obowiązywały wstecznie, więc tutaj oni stwierdzili, że te przepisy są na tyle dobre, że XTB to, że dla XTB będzie to miało realny wpływ. Sama spółka XTB mówi, że raczej czegoś takiego nie obserwują, ale właśnie ze względu na to, to, że intensyfikują te działania marketingowe, tę działalność marketingową mocno na terenie niemieckim, no to liczą na to, że ten rynek też będzie im dawał jakieś ciekawe wyniki w, na przestrzeni najbliższych, najbliższych kilku, kilku lat. No i biorąc pod uwagę samą spółkę, mieliśmy do czynienia właśnie z tymi wynikami finansowymi. Wcześniej ich konkurenci pokazywali jakieś wyniki finansowe, plus 500 czy Interactive Brokers chociażby. I tutaj mieliśmy plus 2% kwartał do kwartału, plus 7% w przypadku Interactive Brokers. Raczej XTP pokazywał lepsze te dynamiki kwartał do kwartału, więc też liczyliśmy, że tutaj będzie, będzie trochę, trochę lepiej. Tutaj też widać, jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o XTB, no, znaczy versus, versus plus 500. No i biorąc pod uwagę. XTB, który pokazał wyniki finansowe, rzeczywiście kwartał do kwartału pokazał dużo lepsze, bo przychody mamy na poziomie 23% wzrostu kwartał do kwartału. Zauważmy, Interactive 7 plus 502,6, czyli tutaj dużo, dużo lepiej było, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi właśnie o XTB. Tutaj głównie dane biorę zazwyczaj z od profilu X Mariusza Hojdy, naprawdę bardzo, bardzo ciekawy profil, dużo ciekawych informacji. I co ciekawe, stosunek do konsensusu, no bo... My tutaj nie do końca możemy patrzeć rok do roku czy kwartał do kwartału na wyniki takich spółek jak XTB, bo to nie do końca jest porównywalne. To znaczy mówiąc inaczej. Jeżeli jest zmienność, jest duża zmienność, to te wyniki będą dobre. Jeżeli tej zmienności nie ma, no to chociażby nie wiem, jak XTEP dobrze działa operacyjnie, to nie zrobi jakichś oszałamiających wyników. Ja nie mówię, że te wyniki będą słabe, ale tutaj, żeby te wyniki były mocne, to też musi sprzyjać rynek. Musi być po prostu zmienność na tym, na tym rynku, więc też tak rok do roku ciężko to jednoznacznie porównywać, tak? no bo możemy trafić po prostu na kwartał bez zmienności i, i ze zmiennością. Tu nie ma takiej, takiej sezonowości, jak w wielu różnych firmach, w wielu różnych. W branżach, więc też na to myślę, że należy zwracać uwagę, kiedy myślimy w ogóle o takim porównywaniu firmy XTB rok do roku. Więc bardziej tu patrzymy na konsensus. Ja nie jestem fanem konsensusu, ale przyznam, że jeżeli chodzi o XTB, to jest może trochę bardziej miarodajne. I zauważmy, zysk netto 4% niższy niż zakładał konsensus, przychody 0,7% niższe niż zakładał konsensus. Więc analitycy teraz prawie że trafili. Tak to, trzeba, tak to trzeba określić, no bo te wartości są bardzo, bardzo, mocno, bardzo mocno zbliżone. Też można powiedzieć, że biorąc pod uwagę samą, samą dzień publikacji tych wyników, on się zbiegł z awarią w XTB, użytkownicy platformy mają. Do, problem z dostępem do rachunków, firma poinformowała, że pracuje nad przywróceniem pełnej funkcjonalności, no i tam jakoś po 16 ta funkcjonalność rzeczywiście pełna została, została przywrócona, no ale był jakiś czas, gdzie inwestorzy nie mogli się tam zalogować, no od czasu do czasu takie rzeczy rzeczywiście się, się dzieją, z tego co pamiętam była parę miesięcy temu też była jakaś taka sytuacja, że inwestorzy nie mogli się, się za, zalogować, no teraz to się zbiegło też z przedstawieniem wyników finansowych, w których mówią właśnie o tym, że, że coraz mocniej Inwestują w ten dział IT, więc no, tutaj mamy, można powiedzieć, taki, taki zgrzyt. A odnośnie tych wyników finansowych, tego, co spółka XTB pokazała, no to te wyniki. Te wyniki, zysk netto, przychody tutaj już patrzyliśmy. Zauważmy, że zysk operacyjny 260 milionów, ponad 260 milionów złotych. No i co ciekawe, nowi klienci, 108 tysięcy nowych klientów, rentowność na lota 246. Ja tutaj, biorąc pod uwagę to, co widziałem w ostatnich kwartałach, liczę cały czas na to, że to cały czas będzie powyżej tych 200 złotych, nawet znacząco powyżej 200 złotych, rentowność na lota, rzeczywiście ona taka, ona taka jest. 108 tysięcy nowych klientów. No w, w kwartale, gdzie... Ta zmienność nie była jakaś strasznie duża, gdzie to też był kwartał wakacyjny. Myślę, że to jest dobry wynik. Nie chcę powiedzieć jakiś oszałamiający, tak, ale, ale jednak, jednak dobry wynik. 108 tysięcy nowych klientów. No, wszedł też troszeczkę efekt zlatana, to znaczy oni podpisali umowę z nowym ambasadorem, Zlatanem Latanem Myślę, osoba bardzo, bardzo rozpoznawalna. No i biorąc pod uwagę, zlatana 22 września rozpoczęli tę współpracę, więc no, te kilka pierwszych dni mógłby się ten efekt zlatana, chociaż pytanie, jak duży on jest. Ciężko to jednoznacznie określić. Czyli XTB nie udostępnia nam takich danych, więc nie wiemy, czy rzeczywiście ta współpraca im się, im się zwraca. Czy na przykład na początku był jakiś pik, jeżeli chodzi o liczbę nowych klientów, no bo też czasem, czasem tak, tak jest. Ciężko tutaj jednoznacznie to określić. I tak, biorąc pod uwagę te wyniki finansowe, zauważmy, że tutaj mamy mocne wzrosty rok do roku, ale jak mówię, ciężko tu rok do roku porównywać. Bardziej patrzyłbym właśnie na te konsensusy. Tam baza nie była jakaś wymagająca. No z kolei w czwartym kwartale tam będzie bardzo wymagająca baza, bo zauważmy, że oni w czwartym kwartale 2023 roku zrobili prawie 250 milionów złotych zysku, więc baza bardzo wymagająca. Jeżeli nie będzie dużej zmienności, to moim zdaniem nie ma szans, żeby to. To, to zrobić, a czy będzie duża zmienność, no to okaże się na koniec grudnia, ale pamiętajmy o tym, że będą wybory, więc tutaj też to w Stanach Zjednoczonych, oczywiście, więc to też może wpłynąć na, na XTB, no bo dla nich indeksy chociażby amerykańskie są bardzo istotne, jeżeli chodzi właśnie o tę, o tę marżowość. No i tutaj, biorąc pod uwagę tę. Spółkę i patrząc, jak to wygląda na rentowność na lata, 246 zł. Zauważmy, wcześniej to było nawet 280, ale ostatnio 194, więc trochę mogliśmy się obawiać o tę rentowność na lata. Wygląda to jednak, wygląda to jednak dobrze. Gdyby spółka XTB trzymała cały czas taką, taką rentowność, to myślę, że, że, że nie mamy się absolutnie do czego przyczepić. No i patrząc na na te klasy aktywów. Tutaj pamiętajmy o jednej rzeczy. Tam, gdzie jest większa zmienność, tam XTB zrobi większe przychody. Czyli jeżeli mamy większą zmienność na indeksach, to w przychodach będą więcej ważyły indeksy. Jeżeli na walutach, to będą waluty. Więc tutaj też znowu rok do roku nie ma co porównać, bo to może być zupełnie, zupełnie inaczej. Mnie jednak trochę to zaskoczyło, bo jak patrzyłem to na tych indeksach, aż tak dużo się nie działo, dużo działo się na walutach, więc ja liczyłem, znaczy ja myślałem, że waluty jednak będą więcej znaczyły, zwłaszcza na jenie japońskim. Bardzo dużo się działo, ta para dolar-jen mocno fluktuowała, a też euro dolar, więc ja tutaj myślałem, że tu będą jakieś takie mocne, mocne przychody. Okazało się, że jednak nie, że to te indeksy głównie zrobiły robotę, zresztą patrząc na ich prezentację, zauważmy najzyskowniejsze instrumenty w trzecim kwartale, indeks amerykański, ale też złoto, złoto trzeba by przyznać, że rzeczywiście była duża zmienność, gaz, Później rynek niemiecki i, i, i ropa to są te takie najbardziej istotne, e, istotne elementy. No więc ja tutaj jest, tak jestem troszeczkę zaskoczony, że nie ma tutaj praktycznie żadnych par walutowych. no dopiero euro-dolar jest to zaledwie 2%, jeżeli chodzi o tych, na te najzyskowniejsze instrumenty. Także ja tu, no, to myślę, że mnie tak najbardziej zaskoczyło w tym całym, w tym całym raporcie. No i patrząc na, dalej na te wyniki XTB, koszty, biorąc pod uwagę te koszty, one rosną, chociaż... Spółka zakładała, że te koszty będą rosły troszeczkę szybciej. Dlaczego troszeczkę szybciej? Bo po pierwsze zakładali, że wcześniej wejdą do Indonezji, więc że już te koszty będą związane z wejściem do Indonezji, prawdopodobnie one się przesuną na 25. rok, początek 2025 roku. Też no, liczyli na to, że będą dalej ładować kasę w reklamy na rynek hiszpański, tak, a tak nie jest, więc to można powiedzieć spowodowało rewizję tych kosztów w dół. Czyli brak rynku indonezyjskiego w tym momencie i też no, brak reklamy na rynku, rynku hiszpańskim ale cały czas, jeżeli chodzi o koszty marketingowe, one będą rosły, tutaj nie oszukujmy się, biorąc pod uwagę Zlatana, on połowę wynagrodzenia już dostał do drugiego kwartału, no i teraz, teraz też dostanie połowę tego wynagrodzenia, na które z XTM się umówił, a podejrzewam, że on za najniższą krajową tam nie robi, przynajmniej mam takie przeczucie, w każdym razie, biorąc pod uwagę te wydatki na marketing, one powinny rosnąć i tutaj absolutnie to nie jest nic dziwnego. XT bardzo często robi tak, że jeżeli mamy do czynienia z dużą zmiennością na rynkach, to więcej ładuje pieniędzy w tę reklamę, no bo skoro, skoro jest zmienność, to, to też może przyciągnąć nowych inwestorów, więc stwierdzam, że wtedy warto inwestować te pieniądze, a jeżeli tych, tej zmienności nie ma, no to te wydatki marketingowe nie rosną w tak szybkim tempie. W ten sposób na to patrzymy, bardzo często w pierwszym kwartale te wydatki marketingowe są są mocne i no myślę, że teraz też, też tak, może, tak może być. No oczywiście, jeżeli w czwartym kwartale będzie duża zmienność ze względu na przykład na wybory, to też te wydatki marketingowe mogą wzrosnąć, ale póki te wydatki marketingowe im się zwracają, to myślę, że nie ma co się uczepiać, co się a mają taki parametr jak średni koszt pozyskania klienta. I, i tutaj zauważmy, on był jeszcze 2-3 lata temu na poziomie ponad 1, ostatnio spadł do 0,6, to teraz jest na poziomie 0,7, czyli ja myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry poziom. Ja cały Uważam, że ten poziom poniżej jednego to jest, to jest coś, co jest zupełnie akceptowalne. I nawet jeżeli będzie się zwiększała ta baza e, kosztów marketingowych, no to jeżeli będą pozyskiwali coraz więcej klientów, a taki jest plan, no to myślę, że to, e, że, że, że to ma jak największy sens i w tym kierunku XTEP cały czas będzie szedł. Chociaż tutaj trzeba przyznać jedną rzecz: kiedyś oni pozyskiwali klienta głównie na kontrakty CFD, które są dla nich bardzo zyskowne. Teraz, no, część klientów to są klienci pasywni, którzy niechętnie wejdą na ten rynek kontraktów na różnych kontraktów różnicowych, kontraktów na różnice ceny. Więc tutaj też pytanie o marżowość tego klienta, myślę, że jest zupełnie zasadne. Oczywiście, część osób też będzie grało na CFD-kach, ale podejrzewam, że nie wszyscy, tak jak to było jeszcze, nie wiem, 3-4-5 lat. Temu. Więc no, to może być ewentualnie problem w tych najbliższych latach. Zobaczymy, jaki ksep sobie z tym poradzi, ale no, biorąc pod uwagę ich wyniki finansowe, raczej ciężko tutaj mówić, że, żebyśmy się mieli do czegoś, do czegoś przyczepiać. No i zauważmy, ci nowi klienci 108 tysięcy, wcześniej to było 102, 129 tysięcy w pierwszym kwartale. Jak mówiłem, te pierwsze kwartały bardzo często są, są najlepsze. Zauważmy, że są 23 rok, tam też ten pierwszy kwartał był, był najlepszy. Zobaczymy, czy ten pierwszy kwartał 25 też będzie, też będzie aż tak mocny. I biorąc, patrząc na tych klientów, też ta liczba aktywnych klientów rośnie. To jest coś, z czym Xstep trochę miał problem, bo zauważmy, mieliśmy wcześniej tę liczbę aktywnych klientów 270, 260, no 300 powiedzmy, jakiś lekki wzrost. Teraz tutaj cały czas to sukcesywnie w ostatnim czasie rośnie, to jest plus. Chociaż też trzeba przyznać, że kiedyś Xstep mówił klientem Aktywnym jest ktoś, kto dokonał jednej transakcji w danym okresie. Teraz jednej transakcji dokonał lub miał otwartą pozycję. Ze względu na to też, że oni się otwierają na tych klientów e, takich e, no, długoterminowych, tych klientów bardziej pasywnych, no to oni często nie. Nie handlują, więc my tutaj też stwierdzono, że zmienią tę definicję tego, tego klienta i też na to myślę, że warto zwrócić uwagę, ale pod względem właśnie tej liczby klientów, czy średniej liczby aktywnych klientów, myślę, że jest wszystko w jak najlepszym, w jak najlepszym porządku. No i biorąc pod uwagę tę liczbę nowych klientów, to zauważmy, że w pierwszych 29 dniach października 24 pozyskano 44 tysiące nowych klientów. No czyli no, możliwe jest okolice 130 tysięcy klientów w tym czwartym kwartale, jeżeli y, byłaby dosyć duża zmienność, no bo czwarty kwartał to też jest okres świąteczny, więc ten grudzień pewnie będzie słabszy, ale z kolei w lipcu są te wybory, więc może on będzie lepszy. Czy to będzie 130 tysięcy klientów? No Gdybyśmy pomnożyli 45 tysięcy, powiedzmy, że w październiku zróbmy 45 po prostu razy 3, no to wyjdzie nawet 135 tysięcy klientów, tak? czyli więcej. Ale jak mówię, no, ten grudzień jest jednak słabszy. No, ja myślę, że jest, wiem, 120 tysięcy to jest taki realny zasięg, jeżeli chodzi o XTEP. Też pytanie, jaki właśnie był ten efekt z Latana na samym początku, tego nie wiem. No bo może jest tak, że dużą część klientów oni pozyskali przez Latana, ale to wyhamuje, wyhamuje, w najbliższych dniach. To no w każdym razie ładują. Teraz widziałem mocną kasę w marketing, zwłaszcza właśnie w Niemczech, ale też w różnego rodzaju reklamy na cały świat ze Latanem. więc zobaczymy jak to, jak to będzie. Ja tutaj stawiam około 120 tysięcy klientów w tym czwartym kwartale, przynajmniej tak na to, tak na to patrzę. No i zauważmy, nowi klienci, pierwsza transakcja, jak dużo tych nowych klientów to są same plany inwestycyjne. Więc, więc tutaj no jeszcze do niedawna plany inwestycyjne oczywiście nie istniały, ale jak już weszły, to rzeczywiście widać, że one przyciągają, no zwłaszcza tych pasywnych inwestorów. Jeżeli myślę, że jeżeli do IKE dodadzą te plany inwestycyjne, no to tym bardziej wiele osób będzie, będzie w te plany inwestycyjne inwestowało. Zobaczymy, jak to będzie, jeżeli chodzi o nowych klientów, czy, czy, czy też dużo osób będzie tutaj zakładało zakładało swoje konta IKE no na konferencji też mówili że od prawdopodobnie końcówki tego roku będzie już możliwe przeniesienie konta IKE więc od początku 25 chcą mocniej wejść z marketingiem jeżeli chodzi o przeniesienie IKE no więc tutaj więc tutaj myślę że Myślę, że, 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 że wtedy te konta IKE jeszcze mogą bardziej wystrzelić. No ale też podejrzewałem, że biorąc pod uwagę takie przenosiny IKE, jeżeli wszyscy będą chcieli naraz to zrobić, no to może być problem. Tutaj nie jestem, nie, nie zazdroszczę działowi IT, jeżeli chodzi o Xteba, no bo podejrzewałem, że dużo osób będzie chciało bardzo szybko przenieść właśnie te swoje konta IKE. No i plan produktowy. Plan produktowy uruchomili Social. Ale zaraz KNF się do nich doczepił i, i musieli, musieli go zamknąć. Produkty emerytalne. No mamy IKE, ma być też IGZE w 2025 roku. Teraz planują wyjść też z produktem emerytalnym na rynek Wielkiej Brytanii. Wirtualny portfel karta wielowalutowa. No, zobaczymy, czy dowiozą do końca roku, czy może to będzie bardziej 25 rok. Ja przypomnę, że już w niektórych krajach to, to weszło, czyli tutaj mówimy o Czechach i Portugalii, z tego co kojarzę. No, w Polsce też to ma wejść. Przypomnę, Polska to jest taki jedyny duży rynek, jeżeli chodzi o, inaczej największy rynek, biorąc pod uwagę udział w, w przychodach. Tak więc, no, to będzie coś bardzo istotnego, jeżeli rzeczywiście rzeczywiście to, 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 wszystko, to wszystko wejdzie. W każdym razie, jeżeli Chodzi o te nowości produktowe. No to mamy jeszcze plany na 25 rok z innymi produktami, Były, miały być obligacje, tych obligacji ostatecznie w tym momencie nie ma, może będzie to przesunięte na 25 rok, zobaczymy jakie to będą nowe produkty, może jakieś opcje no ciężko powiedzieć, na konferencji też spółka nie chciała zbyt dużo mówić, prawdopodobnie przy wynikach rocznych opowiedzą trochę więcej właśnie o tych różnych o tych różnych nowościach jeżeli chodzi właśnie o ich, o ich pipeline na 25 rok, no bo ten 24 jednak myślę, że bardzo istotny. tak, no Nawet, okej, okay, nie było to udane wprowadzenie Sociala, no bo zaraz, zaraz zostało usunięte, ale z drugiej strony, no, IK jednak jednak dowieźli. Więc zobaczymy, jaki będzie ten 25. No i zasadniczo Fintech. Oni coraz mocniej idą właśnie w to, żeby ten dział IT się rozrastał. Tylko tutaj jest jednak pewien problem, bo mm, zauważmy, w tym momencie w dziale IT 470 osób zatrudnionych. W 2018 to było 100 osób. Oni w kilka lat przeskalowali ten dział IT. IT. No, niestety, ale w tym segmencie jest tak, że bardzo ciężko, to znaczy, może mówiąc inaczej, nie da się niektórych rzeczy zrobić, po prostu zwiększając liczbę ludzi. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli mamy aplikację, zatrudnimy dwa razy więcej osób, to ta aplikacja będzie pracowała dwa razy szybciej. No, niestety, ale tak, tak to nie działa. Czasem, nawet, większa liczba osób to są większe konflikty, więcej pracy, więcej problemów. Więc tutaj, no, ten dział zarządzania tak naprawdę tymi, tym całym działem IT jest, myślę, że klucz czowy no i tutaj biorąc pod uwagę właśnie te awarie, które od czasu do czasu się od czasu, do czasu się zdarzają, zobaczymy, czy, czy one dalej będą. No bo samo zwiększenie liczby osób zatrudnionych w dziale IT nie gwarantuje wcale polepszenie pracy działu IT. To myślę, że jest dosyć istotny, dosyć istotny problem. To podejrzewam, że jeżeli ktoś pracował kiedyś w IT, to wie doskonale o czym mówię. Myślę, że to jest coś, na czym Xstep teraz będzie się mocno skupiał, żeby optymalizować jakby pracę tych ludzi, żeby, żeby tutaj jak najlepiej to działało, no bo to jest coś, co myślę, że tak wizerunkowo najmocniej uderza w tak, mimo to, że no te jakieś awarie, co zdarzają się raz na kilka miesięcy, no prawdopodobnie tak jak u innych brokerów czy u innych domów maklerskich, ale jednak jeżeli coś się takie zdarzy w Wikstebie, to jest to naprawdę bardzo szeroko komentowane, więc myślę, że to jest coś, nad czym, nad czym powinni się teraz bardzo mocno, bardzo mocno skupić. No i dywidenda. Dywidenda, czyli to na co wiele osób czeka, jeżeli chodzi o XTBI, jeżeli chodzi o, o zakończenie tego roku. Mamy 9 miesięcy 2024 roku i ten zysk jednostkowy 673 miliony złotych. Rok temu, po 9 miesiącach, to było 540 milionów złotych, ale z drugiej strony w całym roku było to, było to już o wiele więcej, prawie 800 milionów złotych. No, w samym czwartym kwartale zrobili prawie 250 milionów. No, jak mówiłem, ten czwarty kwartał był bardzo, bardzo mocny. Także biorąc pod uwagę te trzy kwartały pierwsze, to już z tego co mamy, gdyby wypłacili się 75% na dywidendę, myślę, że to jest zupełnie możliwe, realne. To, to to już by było 4,29 na, na jedną, jedną akcję. Gdyby zrobili te 200 milionów też w czwartym kwartale, oni mówili, że w tym trzecim kwartale nie było jakiejś dużej zmienności, była taka normalna zmienność i oni zrobili 200 milionów przy tym. Więc liczę na to, że te 200 milionów też zostanie zrobione w czwartym kwartale. Oczywiście dużo zależy od tej zmienności, ale jeżeli nic się strasznego nie będzie działo w jedną czy w drugą stronę, powiedzmy, że te 200 milionów zrobią, to gdyby wypłacili rzeczywiście 75% na dywidendę z tych, z tych wszystkich pieniędzy, które już zarobili, plus te 200 milionów. No to byłoby 5,57 na akcję, a gdyby 100%, to tutaj by byłoby nawet 7,42, chociaż nie, nie myślę, żeby wypłacili tyle. Pamiętam, oni chyba rok temu albo półtora roku temu próbowali zrobić buyback, więc może, może coś takiego znowu będzie. W każdym razie nie liczę na więcej niż 75% zysku na, na dywidendę. myślę, że to jest taki no, realny scenariusz, jeżeli chodzi właśnie o jeśli chodzi właśnie o, o XTB. No i ta ekspansja zagraniczna, o tym trochę mówiliśmy, Indonezja to jest początek 25 roku, liczą na to, Brazylia to jest końcówka 25 roku. No i biorąc pod uwagę samą, samą spółkę, zauważmy, ja tutaj pionowymi kreskami zaznaczyłem miejsca, tak samo tutaj jest pokazane właśnie, że, że, że to są te, że to są te, te wyniki miejsca, gdzie właśnie pokazywali te wyniki finansowe i biorąc pod uwagę te wyniki. Zobaczmy, trzeci kwartał 2023 roku, praktycznie nic się tutaj nie działo, a w stosunku do konsensusu oni spadli, było niżej o prawie 10%, tak? A na kursie nic się nie działo. Był mocny wzrost na koniec 2023 roku. Tutaj mieliśmy bardzo mocny, mocny wzrost, ale przebili konsensus o 23% ponad. Później mieliśmy też praktycznie nic się tutaj nie działo po pierwszym kwartale a po pierwszym kwartale było nawet prawie 15% wzrostu w stosunku do konsensusu. I też tutaj jak mieliśmy wcześniej mocne wzrosty, teraz mieliśmy spadki po drugim kwartale, a jeżeli chodzi o ten drugi kwartał, no to to było 18% słabiej od konsensusu. Teraz praktycznie tak jak konsensus, czyli mniej więcej, mniej więcej tak, to, tak to wyglądało i widzimy, że praktycznie na kursie nic się tutaj nic się tutaj nie działo, ja nie liczę na to, znaczy myślałem, że będą jednak te kilkuprocentowe, 3-4% spadki, czegoś takiego, czegoś takiego nie było, w każdym razie zbyt dużo się tutaj na, na XTB nie działo, no ale nie oszukujmy się, cały czas ten XTB jednak jest trochę w tym, trendzie, w tym trendzie spadkowym, zauważmy tutaj, biorąc pod uwagę samą spółkę, no tak w średnim terminie patrząc, no raczej nie widać jakiegoś wyjścia z tego, z tego, z tego spadku, no, no się sam. Samych wyników finansowych to raczej nie można się przyczepić, ale też nie można powiedzieć, że one jakoś strasznie mocno, strasznie mocno tutaj nas zaskoczyły. Powiedzieli, że trzeci kwartał był udany. Dowód na to, że realizacja strategii idzie w dobrym kierunku. Cieszy nas rosnąca liczba aktywnych klientów, ale fakt, że coraz częściej chętnie dokonują transakcji w aplikacji w aplikacji XTB. Wzrost kosztów jest związany z wzrostem, z wzrostem firmy, także biorąc pod uwagę. Całą spółkę jakieś wyniki strasznie mocno nie zaskoczyły. Patrząc na to, jak to może być w czwartym kwartale, no myślę, że jeżeli nie będzie jakiejś dużej zmienności 200 milionów, to jest taki poziom bazowy moim zdaniem, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, spółkę, o spółkę XTB, czekamy na XE, która ma być w 25 roku, czekamy na Indonezję, która ma też być w 25 roku, czekamy na nowe produkty, zobaczymy co to, co to będzie, w każdym razie biorąc pod uwagę wyniki XTB, raczej nie możemy się do nich przyczepić, myślę, że jest duża szansa na to, żeby znowu ta dywidenda była wyższa rok do roku, przypomnę ostatnio 5 zł i 2 grosze, jeżeli znowu Wypłacą, wypłacą 75%, to spokojnie może być wyższa. No, możliwe też, że będzie buyback, czyli 50% dywidenda, 25 buyback. Tak próbowali już wcześniej zrobić. KNF się wtedy nie zgodził. Zobaczymy, czy będzie, będzie tak, w, będzie tak znowu taka próba. Powynika za czwarty kwartał, no ale do tych wyników jeszcze nam trochę, trochę brakuje. W każdym razie wyniki raczej przeszły bez echa na giełdzie i biorąc pod uwagę konsensus, one mniej więcej się zgadzały. To nie jest normą, tak to trzeba określić. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo standardowo życzę samych zysków. Cześć. Trzymaj się.